przećwiczmy rozkład na czynniki pierwsze. Chcemy poznać rozkład na czynniki pierwsze liczby 54. Przełączmy się na tablicę i spróbujmy znaleźć rozkład 54. Zacznijmy rozkład od najmniejszej liczby pierwszej, jaką znamy, czyli od 2. 54 to inaczej 2 razy 27. 27 nie podzieli się przez 2, podzieli się przez 3. 3 jest liczbą pierwszą, to jest inaczej 3 razy 9. 9 nadal jest liczbą złożoną, w związku z tym możemy rozłożyć na 3 razy 3. 54 zapisaliśmy właśnie jako iloczyn czterech liczb pierwszych. 2 razy 3 razy 3 razy 3. Wróćmy do strony Khan Academy i sprawdźmy, czy mieliśmy rację. 2 razy 3 razy 3 razy 3. Zgadza się? Zróbmy jeszcze jeden przykład. 35. Rozłóżmy 35 na czynniki pierwsze. 35 nie podzieli się przez 2, nie podzieli się przez 3, ale podzieli się przez 5. 5 jest liczbą pierwszą. To jest znaczy 5 razy 7. Szczęśliwie 7 jest też liczbą pierwszą, w związku z tym rozkład na czynniki pierwsze to jest 5 razy 7. Wróćmy do strony Khan Academy. Piszmy 5 razy 7. Zgadza się. Jeszcze jeden przykład, 44. 44 rozkładamy na czynniki pierwsze. To dzielimy przez 2. To jest 2 razy 22. 22 podzieli się przez 2, to jest 2 razy 11. 11 jest liczbą pierwszą. W związku z tym 44 to się równa 2 razy 2 razy 11. Wróćmy do strony Khan Academy. 2 razy 2 razy 11. Zgadza się? 85. 85 podzielmy przez 5. To będzie w takim razie 85 to jest 5 razy 17. I ostatni przykład 19. Zwróćcie uwagę, że 19 jest liczbą pierwszą. W związku z tym rozkład na czynniki pierwsze to jest po prostu 19. Popatrzcie, że nie piszę, że to jest 1 razy 19, dlatego że 1 nie jest liczbą pierwszą. Nie mogę napisać 1 razy 19, to byłby błąd. Zapraszam Was do ćwiczeń w serwisie Khan Academy.